Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Tarlikowski. To jest podcast Tak myślę, Tomasz Tarlikowski. Witam i zapraszam na kolejny jego odcinek. Zacznę od podziękowań. Wiele dobrych słów usłyszałem i przeczytałem w ostatnich dniach, szczególnie po wizycie w Hyde Parku u Krzysztofa Stanowskiego. Bardzo wszystkim za wszystkie te słowa dziękuję. Tak jak wszystkim dziękuję za wszystkie podziękowania za ten podcast. Postaram się nie zawieść waszego zaufania. I jeszcze na początku, zanim przejdę do spisu treści, jedno zaproszenie. Gdyby byli jacyś słuchacze tego podcastu w Londynie, to zapraszam na spotkanie wokół mojej biografii Jasnej Góry, które odbędzie się w najbliższą niedzielę po mszy o 14:30 w polskiej parafii świętego Wojciecha przy Kensington w Londynie. Tam będzie można spotkać się ze mną, uzyskać podpis, a także porozmawiać i uzyskać odpowiedzi na dręczące was, przynajmniej te do mnie, pytania. A teraz czas na spis treści. Arcybiskup Wacław Depo przypomina wiernym o karach nałożonych na księdza Daniela Galusa. Ta sprawa jest oczywista z perspektywy kanonicznej i religijnej, ale warto ją potraktować jako lustro, w którym przejrzeć się może i powinien polski katolicyzm. A potem będzie kilka myśli na zakończenie tygodnia ekumenicznego w Polsce. Arcybiskup Światosław Szewczuk apeluje, by nie zakazywać działalności Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Dlaczego metropolita i zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej wypowiada się w ten sposób? O tym już za moment. Powiemy także, jak zmienia się w ostatnich miesiącach ta cerkiew i dlaczego wciąż nie widać poparcia sporej części światowego prawosławia dla prawosławnej cerkwi Ukrainy. O tym będzie nasza pierwsza rozmowa. Będzie też o najnowszej książce Benedykta XVI. Czy rzeczywiście może ona czymkolwiek zaskoczyć? Kościół Anglii szuka wyjścia ze sporu o kościelne uznanie małżeństw homoseksualnych. W jaki sposób to robi? W kolejnej rozmowie powiemy więcej o religijnym syjonizmie, który stał się języczkiem uwagi życia politycznego w Izraelu. I na koniec słów kilka o filmie Egzorcyzmy Polski i o tym, co z niego wynika dla polskiego kościoła. A teraz zaczynamy! Arcybiskup Wacław Depo skierował do wiernych swojej diecezji specjalny list w sprawie księdza Daniela Galusa. Metropolita Częstochowski przypomina w nim historię swoich napomnień i nieposłuszeństwa owego księdza i wyjaśnia, dlaczego musiał nałożyć karę. I jednocześnie przypomina, że droga do nawrócenia jest dla księdza Galusa wciąż otwarta. Zostawiając na boku kwestie dyscyplinarne, a także doktrynalne, choć one także pojawiały się w pierwszych dekretach arcybiskupa Depo, warto zadać sobie pytania, skąd brała się i bierze popularność księdza Galusa. Dlaczego on i skupieni wokół niego inni duchowni, choćby ksiądz Łukasz Prausa, przyciągają do siebie wiernych? I wreszcie, czy i co zjawisko skupiania się wokół tego rodzaju księży mówi nam o charakterze naszej polskiej religijności? Można odpowiedzieć, że niewiele, bo przecież wokół Czatachowej skupionych jest w gruncie rzeczy niewielu wiernych, a księdzu Galusowi i innym tego rodzaju liderom nie udało się nigdy porwać za sobą rzeczywiście tłumów. Taka odpowiedź nie jest jednak w pełni prawdziwa, bo tak się składa, że te same elementy, które służą do budowania autorytetu księdza Galusa, występują niekiedy w mniejszym, a niekiedy w takim samym stopniu, także w duszpasterstwie czy nauczaniu wielu innych księży czy liderów świeckich w kościele. To, że jeszcze nie doprowadziło one do tego rodzaju sporów, często wynika z faktu, że zakres oddziaływania tych wspólnot jest mniejszy, lider ostrożniejszy, albo unika on na tyle dobrze rozgłosu, że jego sprawą nie zainteresowały się media. Jakie są zatem źródła z jednej strony zainteresowania i fascynacji, jaką budzi ksiądz Galus, a z drugiej, a są to dwie strony tego samego medalu, wychodzenia przez niego samego z kościoła? Pierwszą i być może kluczową jest skupienie nie na objawieniu chrześcijańskim, nie na Piśmie Świętym i tradycji, a także na doktrynie Kościoła, ale na prywatnych, niekiedy nawet własnych objawieniach. To one stają się kryterium zarówno oceny rzeczywistości kościelnej, jak i świeckiej, a nawet nauczania Kościoła.
To, czego wizjoner doświadcza, staje się miarą wszystkiego, a bezpośredni, deklarowany przez niego kontakt z Bogiem przyciąga do niego wiernych. W rozbitym, podzielonym świecie, a także w rozbitym i podzielonym kościele i kościele, który dynamicznie się zmienia, a do tego często w sytuacji wielu własnych popełnionych błędów, ludzie chcą mieć pewność, otrzymać ją, a kto może ją dać w stopniu wyższym niż ktoś, kto deklaruje, że ma bezpośrednią relację z Bogiem. Takich kierowników duchowych, ludzi, którzy wiedzą i mogą przekazać, jaka jest wola Boża wobec innych, jest także w Kościele wielu. Wielu jest takich, którzy przekonują, że rozmaite objawienia prywatne, proroctwa, charyzmatyczne przeżycia mogą i powinny zastąpić niebezpieczną wolność człowieka, a niekiedy nawet nauczanie Kościoła i jego dyscyplinę. Tyle, że wejście w taką przestrzeń oznacza wyjście poza przestrzeń wiary katolickiej i wejście w sferę subiektywnych przeżyć religijnych, a czasem wręcz, co uczciwie trzeba powiedzieć, psychopatologii. Kościół jest bardzo ostrożny w rozeznawaniu prywatnych objawień, o większości z nich w ogóle się nie wypowiada, ogromną część z nich uznaje za nieprawdziwe, co niekoniecznie musi oznaczać, że pochodzące od złego ducha, bo niekiedy tylko wynikające z problemów psychicznych wizjonerów. A nawet te nieliczne, które zostały uznane za autentyczne, nigdy nie zostają uznane za obowiązujące dla wiernych. Ujmując rzecz wprost, nie mamy obowiązku wierzyć w żadne objawienie prywatne, nawet jeśli zostało ono uznane przez Kościół. Dlaczego? Odpowiedź jest dość prosta. Po pierwsze dlatego, że wszystko, co nam potrzebne jest do zbawienia, zostało objawione w Piśmie Świętym i tradycji i jest nam podane do wierzenia w nauczaniu i doktrynie Kościoła. Ale jest i drugi powód. Kościół ma bowiem świadomość, że wizjonerzy, także ci, których uznano za wiarygodnych, autentycznych, przekazują nam nie tylko to, co ujrzeli czy usłyszeli, ale także to, co zakładali wcześniej, co było elementem ich wychowania religijnego, co było częścią składową otaczającej ich kultury. To dlatego bezpiecznie jest nie tyle stwierdzić, że Matka Boża czy Jezus coś powiedzieli wizjonerowi, ale że wizjoner coś od nich usłyszał albo coś zobaczył. Słyszymy bowiem nie zawsze to, co zostało powiedziane, a czasem to, co usłyszeć chcemy lub do czego usłyszenia jesteśmy zdolni. Oddzielenie więc tego, co jest przekazem objawionym prywatnie, od tego, co jest elementem jego uchwytywania, czy wręcz niekiedy zafałszowania, jest konieczne, choć niestety nie zawsze możliwe. I to właśnie dlatego wiary nie wolno budować na prywatnych, szczególnie tych nieuznanych, ale również tych uznanych objawieniach. Od budowania wiary jest Pismo Święte, tradycja i oficjalne nauczanie Kościoła. To, które jest rzeczywiście jego nauczaniem, a nie to, które niekiedy jest za takie podawane. Inną cechą właściwą księdzu Galusowi, ale przecież nie tylko, jest przesadne skupianie się na po aptekarsku rozumianym grzechu, na złu, które może być wszechogarniające, lęk, często sztucznie generowany przez poczucie winy, a także błędne rozumienie grzechu, w którym nacisk jest stawiany na złamanie normy, a nie na zerwanie relacji, skłania nas do nieustannego zamartwiania się, czy przypadkiem nie przekroczyliśmy normy, zasady, a przez to, co jest już złym rozumieniem winy i religijnością lękową, czy nie skazaliśmy się na piekło. Takie myślenie wymaga znalezienia kogoś, kto najlepiej z autorytetem płynącym z objawienia prywatnego będzie nam mógł odpowiedzieć, co jest, a co nie jest grzechem. I to właśnie robił ksiądz Galus, znajdując nowe grzechy, jednym z nich było na przykład szczepienie się, wywołując lęk przed Bożą karą i w ten sposób z jednej strony uzależniał od siebie ludzi, a z drugiej strony dawał im poczucie pewności, że z Bożym, a konkretniej z Jego prowadzeniem idą wreszcie dobrą, pobożną, odpowiednią drogą. Z nauczaniem rozeznawania w sumieniu, a to jest ostatecznie celem religijnego, katolickiego wychowania i formacji, niewiele miało to wspólnego, ale za to pozwalało unikać trudnych i niewygodnych pytań. Zaskakująco, bo w formie klerykalnej, skupionej wokół jednego księdza, ujawnia się w tej sprawie także właściwy polskiej pobożności antyklerykalizm. Łatwość, z jaką ksiądz Galus mógł nastawić swoich wyznawców przeciwko biskupowi,
biskupowi, ale także przeciwko innym księżom, wynika także z tego, że pewna część polskich katolików w istocie nie uznaje autorytetu Kościoła albo niewłaściwie go rozumie, a co najwyżej uznaje autorytet poszczególnych, szczególnie jeśli są oni obdarzeni jakimiś charyzmatami, duchownych. Jednym słowem, jeśli ksiądz zaczyna atakować Kościół hierarchiczny, nie ma co ukrywać, że czasem może mieć rację. A do tego okraszać to będzie odpowiednimi, prywatnymi objawieniami, krytyką modernizmu, zmiany czy odejście od prawdziwego nauczania Kościoła, to zawsze może liczyć na mniejszą lub większą, w zależności od tego, jaka jest jego osobista charyzma, grupę oddanych wiernych. I ksiądz Galus naprawdę nie jest tu jedynym przykładem takiej historii. I ostatecznie może nawet nie mieć dla części z owych wiernych znaczenia, czy sam ten ksiądz pozostaje wewnątrz Kościoła, czy stawia się już poza nim. A wszystkie elementy, które powyżej omówiłem, występują w różnych wspólnotach, ruchach i u różnych księży. Nie zawsze prowadzą one do sporu z hierarchią i nie zawsze muszą wyprowadzać z Kościoła. Jeśli jednak je widzimy, zawsze powinna się w nas zapalić czerwona lampka, bo ich obecność może, choć nie musi, bo i tu konieczne jest rozeznawanie, oznaczać, że mamy do czynienia z sektą wewnątrz Kościoła. I wtedy sprawę trzeba zbadać i próbować załatwić. Nie zawsze jest to proste, ale zawsze jest konieczne. Koniec tygodnia modlitw o jedność chrześcijan to dobry moment, by powiedzieć o tym, po co nam ekumenizm. To, że jego celem, tym w perspektywie przewidywalnej, nie jest instytucjonalna jedność, jest dość oczywiste. Nie jest nią również przekonywanie innych do naszej wersji doktryny. Po co nam zatem dialog? No, można odpowiedzieć na to pytanie w kilku zasadniczych punktach. Po pierwsze po to, żeby lepiej zrozumieć samych siebie, a także własną historię. Jeśli nie mamy świadomości sporów doktrynalnych, to nie jesteśmy w stanie zrozumieć, w jaki sposób wpłynęły one na naszą samoświadomość i jak często jest ona reaktywna, budowana na kontrze, a nie na czystym poszukiwaniu prawdy. Budowanie na kontrze oznacza zaś, że czasem przeakcentowujemy pewne elementy naszego własnego samorozumienia kościelnego i nie doceniamy innych elementów, które wydają nam się obce, podczas kiedy w rzeczywistości należą one do tradycji naszej wspólnoty wyznaniowej. Po drugie, wejście w głąb innych tradycji religijnych pozwala odkryć, jak często spory bywały pozorne albo prowadzone wcale nie w przestrzeni, która rzeczywiście różniła wyznania, a obok nich. A poznanie historii rozwoju innych doktryn uświadamia, jak podobnie, choć już w innych kontekstach doktrynalnych, reagujemy na te same wyzwania i jak często okazuje się po latach, że różnice są zupełnie gdzie indziej niż się wydawało. I tu znowu przykłady. Spory chrystologiczne zaowocowały pojawieniem się nowych wspólnot kościelnych. Asyryjskiego Kościoła Wschodu, czyli Kościoła w definicji, w dawnym określeniu przedefeskiego, czy kościołów przedchalcedońskich, monofizyckich, jak je nazywano. To choćby Kościół Ormiański, ale również Kościół Koptyjski. Po ponad 1000 lat okazało się, i to już jest potwierdzone przez dokumenty oficjalne, że akurat w sprawach chrystologicznych się nie różniliśmy. Różniło nas rozumienie pewnych terminów. Jeszcze lepiej widać to w sporze między Lutrem a tradycją posttrydencką czy trydencką. Bardzo często i protestanci, i katolicy kładą nacisk na zbawienie przez wiarę, ale w tej sprawie się nie różnimy. I katolicy, i protestanci podkreślają, że wierzymy w to, że zbawia nas Chrystus z łaski przez wiarę. I w jednej i w drugiej tradycji wyznaniowej uczynki mają swoje znaczenie. Różnica tkwi zupełnie gdzie indziej. Jak gdzie? A o tym być może powiemy innym razem, ale nie teraz. Po trzecie, bogactwo interpretacji, odmienność postrzegania tych samych tekstów buduje ostrożność w jednoznacznym ich określaniu, a także uświadamia, jak bogate jest słowo, które zostało nam objawione. Ta odmienna interpretacja stawia także pytanie o to, jak my sami interpretujemy pewne przekazy i wymusza niekiedy na nas samych rewizję naszych przekonań. Po czwarte, wartością jest samo spotkanie, poznanie i rozmowa, która uczy pokory
i uczy postrzegania Ewangelii z tymi, którzy niekiedy widzą ją inaczej. A umiejętność ta przydaje się także w naszych wyznaniowych, coraz częściej głęboko podzielonych wspólnotach. I wreszcie po piąte, jedność, do której wzywa nas Jezus, nie polega na uniformizacji, na podporządkowaniu. W Ewangelii znajdujemy takie słowa skierowane przez Jezusa do uczniów: nie tak będzie wśród was. To jest odpowiedź na pytanie, kto jest pierwszy, kto jest ważniejszy. Jedność nie polega na władzy, ale na wspólnej, na ile to możliwe, drodze, na spotkaniu, na modlitwie i na powolnym, ale przecież wciąż koniecznym uczeniu się od siebie nawzajem. I takie to refleksje warto ze sobą zabrać na kolejne tygodnie, już nie ekumeniczne, ale zupełnie zwyczajne naszego chrześcijańskiego życia. Ważne słowa padły z ust arcybiskupa Światosława Szewczuka, zwierzchnika Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej, który przestrzegał przed zakazem działalności Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, dawniej Patriarchatu Moskiewskiego. Takie pomysły pojawiają się w debacie publicznej w Ukrainie. Coraz częściej też wydaje się, że władze robią wszystko, żeby tą cerkiew w jej działalności ograniczyć. I właśnie takim pomysłom sprzeciwia się arcybiskup Szewczuk. Dlaczego? Dlatego, że jak on przypomina, to nie hierarchia jest w centrum życia Kościoła, ale wierni. A tego rodzaju zakaz uczyni z Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej ofiarę. Będzie pozwalał się przedstawiać także prorosyjskim, jednoznacznie prorosyjskim hierarchom, jako ofiarę ataku ukraińskiego. Raczej nie przyczyni się to też do większej popularności władz wśród wiernych tego Kościoła, których zresztą ubywa. Wydaje się, że w tej sprawie arcybiskup Światosław ma rację. Bezpieczniej jest stopniowo przejmować wpływy i wzmacniać prawosławną cerkiew Ukrainy. I właśnie o tej sprawie, czyli o Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej i Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, już za moment będę rozmawiał z prawosławnym teologiem, znanym nam już Grzegorzem Szmygą. A moim Państwa gościem jest Grzegorz Szmyga, teolog prawosławny. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. A porozmawiamy o tym, co dzieje się w tej chwili w Ukrainie, konkretnie w Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej i w jej relacjach z państwem ukraińskim i w Prawosławnej Cerkwi Ukrainy. A także spróbujemy zadać pytanie, dlaczego tak wiele cerkwi prawosławnych wciąż nie uznaje Prawosławnej Cerkwi Ukrainy? Czy są jakieś przyczyny kanoniczne? Ale zacznijmy od samej sytuacji Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Ona jest w tej chwili nie najlepsza, tak powiedzmy łagodnie. Władze ukraińskie silnie na nią naciskają, próbując ją albo zlikwidować, albo przynajmniej zmusić do poważnych ustępstw, chociaż też uczciwie trzeba powiedzieć, że ona sama od maja odbywa pewną drogę w kierunku zrywania relacji z Moskwą, z Patriarchatem Moskiewskim. A zatem, co w tej chwili dzieje się, może od tego zaczniemy, w samej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej? Tak, rzeczywiście od jakiegoś czasu, a dokładnie to może nawet wskazać taką datę, że mniej więcej od 1 grudnia władze Ukrainy zmieniły swoją dotychczasową politykę wyznaniową względem ukraińskiej cerkwi prawosławnej. Wcześniej ta polityka była taka nastawiona w taki sposób bardziej tolerancyjny. Generalnie po wybuchu wojny ukraińska cerkiew, zwierzchnik ukraińskiej cerkwi metropolitanów wydał oświadczenie, w którym opowiedział się jednoznacznie po stronie Ukrainy, potępił też rosyjską agresję, co było dobrze przyjęte i przez społeczeństwo ukraińskie, i przez wiernych ukraińskiej cerkwi prawosławnej. Było też dobrze przyjęte przez władze. One wypowiadały się tak o ukraińskiej cerkwi prawosławnej no, w taki sposób pozytywny. Tam nie padały jakieś słowa krytyki, nie było jakichś prób nacisku na tą cerkiew. Nawet pamiętam taki wywiad, jeden z wywiadów prezydenta Zelenskiego, który mówiąc o agresji rosyjskiej na Ukrainę, przypominał, że jednym z argumentów podanych przez prezydenta Putina było rzekome
prześladowanie ukraińskiej cerkwi prawosławnej, która wówczas należała jeszcze, była w jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego, że była ona rzekomo prześladowana na Ukrainie i to miał być jeden z argumentów, jeden z wielu argumentów tego rosyjskiego ataku. I prezydent powiedział wtedy, prezydent Zelański, że jest to cyniczne, ponieważ ta rosyjskie wojska atakując Ukrainę zniszczyły też bardzo wiele świątyń ukraińskiej cerkwi prawosławnej i że skoro Rosja uważa tą cerkiew za część swojej własnej cerkwi, no to prawda nie powinna niszczyć jej świątyń. I też tam prezydent dodał, że uważa, mimo że ona pozostaje w jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego, to uważa ją za swoją własną cerkiew, za cerkiew ukraińską. I tego typu jakby sformułowań tam było więcej, ja wszystkich nie będę przytaczał, ale generalnie można powiedzieć, że ta relacja, ten stosunek władz państwa ukraińskiego do ukraińskiej cerkwi prawosławnej był taki właśnie o tego typu, tak? On był taki nastawiony na w sposób tolerancyjny i też był taki. Kolejne diecezje ukraińskiej cerkwi prawosławnej podejmowały decyzję o tym, żeby zaprzestać wspominania patriarchy Cyryla i generalnie to wszystko skończyło się tym, że pod koniec maja, 27 maja, zwierzchnik ukraińskiej cerkwi metropolitanów zwołał osoby lokalne, to jest taki najwyższy organ w ukraińskiej cerkwi, który określa, wyznacza takie kierunki działania tejże cerkwi, w jakim kierunku ona ma się rozwijać i na tym i tenże sobie podjął decyzję o zerwaniu z Patriarchatem Moskiewskim, usunięto ze statutu, czyli dokumentu, który określa sposób funkcjonowania cerkwi, wszelkie zmianki o cerkwi rosyjskiej, wszelkie jakiekolwiek tam oznaki podległości, które jeszcze w tym statucie były. Do tego momentu ta cerkiew cieszyła się, była częścią Patriarchatu Moskiewskiego, ale cieszyła się szeroką autonomią. Ale wszelkie jakieś ostateczne tam elementy uzależniające od cerkwi rosyjskiej zostały na tym soborze usunięte. I ale była uczciwie to... rzecz biorąc, nie użyto słowa autokefalia, tak, które tak, było tak, jakoś kluczowe dla władz ukraińskich. Tak, tak, tak. Właśnie do tego jakby chcę dojść, skąd się wzięły te obecne naciski władz państwa ukraińskiego. Faktycznie nie użyto tam słowa autokefalia. Można powiedzieć, że to była taka... No, spotykamy się z takim określeniem autokefalia techniczna, ale można powiedzieć, autokefalia de facto, czyli ta cerkiew zaczęła funkcjonować jak autokefalia, natomiast nie miała żadnego dokumentu, czyli tak zwanego tomosu, ani wydanego przez cerkiew rosyjską, której do tej pory podlegała, ani przez patriarchę Konstantynopola, która by oficjalnie ten statut nadawała. Więc to była tylko taka, na ten moment jakby postanowiono tak to rozwiązać i było to przyjęte też pozytywnie jeszcze wtedy. Pamiętam też takie w jednym z wywiadów Oleksii Arestowicz, doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Pamiętam, jak tak bardzo pozytywnie się o tym soborze wypowiadał, o tym, co tam zostało podjęte. I to było dobrze przyjęte. I można powiedzieć, że tak jeszcze i przez kolejne miesiące, lipiec, sierpień, wrzesień, to było dobrze postrzegane, ale mimo wszystko jakby władze państwa ukraińskiego, one oczekiwały, że będzie zrobiony krok dalej, że to już nie będzie tylko autokefalia de facto, ale też taka autokefalia de jure, że władze ukraińskiej cerkwi podejmą jakieś działania, które będą zmierzały w kierunku no z jednej strony oczyszczenia jakby swojej cerkwi z jakichś tam pozostałości jeszcze wpływów cerkwi rosyjskiej, a z drugiej strony, że będzie takie dążenie, żeby właśnie tą autokefalię taką już de jure, taką z mocy prawa, żeby ją uzyskać. No na pewno też oczekiwano jakiegoś tam dialogu z prawosławną cerkwią Ukrainy. I to w rzeczywistości jakby czekano na pierwszy synod, który się zbierze od czasu soboru lokalnego, bo tutaj może tylko takie słowo wyjaśnienia, że tu używamy takich pojęć właśnie sobór, synod, czym to się różni. W strukturach władzy cerkwi ukraińskiej jakby są trzy takie organy. Synod, który jest jak taki rząd, który zarządza cerkwią na co dzień, składa się on z głowy cerkwi, z metropolitą Onufrego, ma też kilku biskupów, którzy są stałymi członkami i kilku biskupów, którzy się zmieniają tam co kilka miesięcy. Mniej więcej co 3 miesiące odbywają się nowe posiedzenia synodu i tam część tego składu jakby się wymienia.
wyższym organem miejscowym był biskupów, który zbiera się raz do roku i zajmuje się, składa się z samych biskupów, ale wszystkich z całej cerkwi, i on zajmuje się sprawami, które nie należą do kompetencji synodu, a najwyższym organem jest właśnie sobór lokalny, który składa się oprócz biskupów też z przedstawicieli duchowieństwa i wiernych, i który wyznacza takie ogólne kierunki rozwoju cerkwi. No więc po soborze lokalnym 27 maja czekano na kolejny synod, który się zbierze. On się dość długo nie zbierał, normalnie zbiera się co 3 miesiące i zebrał się dopiero w listopadzie, po taki dłuższy przebieg, 23 listopada. W tym czasie się już wiele wydarzyło. I między innymi też cerkiew rosyjska po soborze lokalnym ukraińskiej cerkwi anektowała kilka diecezji, które należały do ukraińskiej cerkwi, między innymi diecezje, wszystkie diecezje na Krymie. Odebrała je ukraińskiej cerkwi w ogóle bez jakiejkolwiek konsultacji, bez prośby o zgodę, i biskupi tych cerkwi przeszli pod jurysdykcję bezpośrednią Patriarchatu Moskiewskiego. Pojawiły się też niektórzy duchowni z terenów okupowanych ukraińskiej cerkwi, no niestety podjęli kolaborację. Był na przykład taki biskup z Iziumu, czyli tego regionu, który we wrześniu został wyzwolony przez wojsko ukraińskie, i nawet to było w mediach społecznościowych jakoś, prawda, spotykał z tymi władzami okupacyjnymi. To nawet nie chodziło tylko o to, że to były jakieś takie spotkania, które są konieczne dla takiego codziennego funkcjonowania, tylko to była taka jakaś bardziej aktywna kolaboracja, wsparcie jakby tych władz. Potem też jak była aneksja, była to uroczystość z okazji aneksji niektórych terytoriów ukraińskich na Kremlu, to tam też było paru duchownych z okupowanych terenów, którzy wzięli udział w tych wydarzeniach. I jakby były też takie oczekiwania i ze strony wielu wiernych i duchownych ukraińskiej cerkwi, ale też ze strony oczywiście władz, że te przypadki kolaboracji, które wymieniłem, że jakby one zostaną potępione i że ci duchowni i ci biskupi zostaną usunięci z tych katedr, a także ci biskupi, i że będzie potępiona również aneksja niektórych diecezji ukraińskiej cerkwi przez Patriarchat Moskiewski, że ci biskupi też będą ze swoich diecezji usunięci. No ale nic takiego jakby na tym synodzie nie nastąpiło, takich decyzji nie podjęto. Co więcej, wydano też takie oświadczenie, synod wtedy wydał, w którym była mowa o tym, że ci duchowni, którzy są na okupowanych terytoriach, to tak naprawdę można jakby tylko podziwiać ich taką bohaterską postawę, bo nie opuścili swoich wiernych, starają się z nimi przez cały czas być. I to w większości przypadków, zdecydowanej większości przypadków, jest to prawdą, tak? Bo ci duchowni faktycznie nie podejmują jakichś tam aktów kolaboracji, po prostu są ze swoimi wiernymi, no ale jednak jakieś tam przypadki, nawet jeżeli była ich zdecydowana mniejszość, to jednak jakieś przypadki się zdarzały. Władza państwowa mówi też bardzo jasno, że zanim zaczęła się ta ostra zmiana kursu, to zaczęła się łagodniejsza, też nie bardzo łagodna, czyli zaczęto przeszukiwać niektóre z diecezji, te diecezje, których zwierzchników uznano za prorosyjskich, no i tam rozmaite rzeczy znaleziono. Władze mówią, znaleziono rosyjskie paszporty, znaleziono ulotki antyukraińskie. No, tam także próbowano się posługiwać argumentami obyczajowymi, ale je na razie możemy na boku zostawić. W związku z tym można powiedzieć, że przynajmniej w części, czy wobec części niewielkiej, bo to jest mowa o kilku biskupach i kilku zwierzchnikach klasztorów, no ale jednak wobec kilku wytoczono także argumenty, które pokazują, że już teraz i że już na terenach nieokupowanych, tylko należących do Ukrainy, niektórzy z duchownych tej cerkwi mogli prowadzić działalność, ja się posłużę językiem urzędowym, antypaństwową. Tak, już potem też nastąpiło jesienią, no po tych decyzjach synodu, o którym wspomniałem, które były gdzieś tam dla władzy w jakiś tam sposób oszczerbujące, zmienił się też szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i ten już nowy szef podjął taką decyzję, żeby zacząć przeszukania w obiektach należących do ukraińskiej cerkwi i prawosławnej. Stawiano głównie przede wszystkim na monastery, zaczęto od największego Dławy Kijowo-Pieczerskiej, potem też przeszukiwano inne monastery, siedziby diecezji, takie co znaczniejsze, powiedzmy, parafie i cerkwie. Próbowano zweryfikować różne zarzuty właśnie o prorosyjską postawę, ale jakby
te wszystkie miejsca, które przeszukiwano, nie znaleziono tam rzeczy takich, które byłyby typu na przykład, no nie wiem, jakaś broń przechowywana, albo jakieś dywersanci ukryci, albo jakieś na przykład dokumenty świadczące o tym, że bezpośrednio z Rosji jakieś wskazówki są przyjmowane, jak mają tam duchowni i ukraińskie cerkwie się zachowywać. Nic takiego nie było. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że na przykład SBU podawało potem informację, że odkryło literaturę prorosyjską, ale zdjęcia, które były załączone jako ilustracje do tego świadczenia, wskazywały na przykład na to, że były tam, powiedzmy, stary modlitewnik rosyjski z modlitwą za władzę państwową. Taki bardzo stary modlitewnik. Jakieś stare gazety jeszcze tam sprzed inwazji rosyjskiej, gazety rosyjskie, albo na przykład księgi liturgiczne wydane dawniej w Moskwie, jakieś tam teksty akafistów, innych ksiąg. No jakby tego typu rzeczy, one nie były jakieś takie, nie można byłoby na tej podstawie powiedzieć, że jakaś działalność taka antypaństwowa była prowadzona. Jak podawało SBU, 33 osoby były ogólnie oskarżane o jakieś tam kolaborowanie, 23 postawiono zarzuty kryminalne, co jak na kilkanaście tysięcy duchownych nie było jakby aż tak dużo. Natomiast przeszukiwano wszystkich, nawet w tych miejscach, w których no, trudno byłoby posądzić o jakąkolwiek, mieć jakiekolwiek podejrzenie jakiejś działalności antypaństwowej. Przykładem może być jedna z parafii, gdzie proboszcz z duchownymi zbierali od wielu miesięcy już środki na samochody używane, które były zakupywane i przekazywane dla sił zbrojnych Ukrainy. I kiedy proboszcz pewnego razu wyjechał po zakup trzeciego z tych samochodów, to wtedy jakby weszły te służby ukraińskie i przeszukiwały mu cerkiew. No, ci ludzie nie poczuli się zbyt dobrze z tym. Także no, jakby nie tylko przeszukiwano tych, o których można by powiedzieć, no rzeczywiście tutaj mogły być jakieś nastoje prorosyjskie, ale po prostu przeszukiwano też tak na zapas i tych, o których wiadomo było, że tutaj raczej jakiejś prorosyjskości to nie będzie. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na autokefalii i na kanoniczności. Sam pan wspomniał o tym, że tak naprawdę to ta decyzja Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej była jednostronna, to znaczy ona ogłosiła swoją techniczną autokefalię, ale nie otrzymała zgody na taką autokefalię od cerkwi matki, w tym przypadku od Patriarchatu Moskiewskiego, ani od cerkwi Konstantynopola, którą tę autokefalię otrzymała Prawosławna Cerkiew Ukrainy. Zatrzymajmy się na chwilę nad pytaniem, kto może przyznać autokefalię i czy rzeczywiście cerkiew sama może ją ogłosić? Tak, tutaj jest pewien taki problem w prawosławiu, ponieważ nie ma w prawosławnym prawie kanonicznym kanonów, które by dokładnie tę kwestię regulowały, które by mówiły, kto ma prawo nadać autokefalię i dokładnie w jakim trybie. Historycznie rzecz biorąc, robiły to sobory powszechne, a także były przypadki, że nadawała cerkiew matka, jak na przykład cerkiew Gruzji otrzymała w VI wieku od patriarchatu antiochańskiego autokefalię. Natomiast tak ostatnie 200 lat, tak 19-20 wiek, kiedy zaczęły powstawać państwa narodowe i one chciały, wybijały się na niepodległość i pragnęły też niezależnych autokefalicznych cerkwi, to ten problem jakby stanął tak na piedestale, tak? Trzeba było jakoś go tutaj rozwiązać, ale no, nowych kanonów do tej pory niestety cerkiew nie uchwaliła i to powoduje problemy. Ponieważ jakby są takie dwa poglądy w cerkwi. Jeden to jest taki, że może to robić cerkiew matka, czyli ta cerkiew, z której dana struktura chce się wyłonić jako samodzielna cerkiew, no albo ewentualnie, jak tutaj to jakby tezę najbardziej lansuje patriarcha Konstantynopola, że może to robić tylko on. I to powoduje taki pewien właśnie spór w prawosławiu, i z tego też wynika właśnie ten problem z uznawaniem prawosławnej cerkwi Ukrainy. Tutaj no też trzeba byłoby też powiedzieć szerzej, tak, że większość episkopatu prawosławnej cerkwi Ukrainy była wyświęcona przez patriarchę Filaretę Denisenko, który do 92 roku był zwierzchnikiem ukraińskiej cerkwi prawosławnej, ale został przez swoją macierzystą cerkiew rosyjską za swoje przewinienia pozbawiony w 92 roku święceń biskupich i sprowadzone do stanu świeckiego. Tu dodajmy, że te przewinienia, o których pan mówi, to jest powołanie osobnych struktur ukraińskiego prawosławia. Tak, to znaczy prawosławia.
On najpierw zabiegał o autokefalię, będąc jeszcze głową ukraińskiej cerkwi, zabiegał o autokefalię od cerkwi rosyjskiej, ale nie dostał jej, więc gotów był pójść w kierunku takim samodzielnego ogłoszenia autokefalii ukraińskiej cerkwi. A na to już jakby inni biskupi nie chcieli pójść. Oni gotowi byli zabiegać o autokefalię ewentualnie, ale tylko na drodze takiej jakby legalnej, kanonicznej, ze zgodą cerkwi rosyjskiej, ze zgodą cerkwi matki, z której się wyłaniali. I jakby i wtedy za to został pozbawiony zwierzchnictwa nad ukraińską cerkwią i potem pozbawiony, i potem przeszedł do powstałych wcześniej struktur schizmatyckich. Tam powstała taka ukraińska autokefaliczna cerkiew prawosławna i za to został pozbawiony przez swoją właśnie macierzystą cerkiew rosyjską święceń, sprowadzony do stanu świeckiego. Potem on został powołany na zwierzchnika tejże niekanonicznej cerkwi, czyli został tym patriarchą kijowskim. I kiedy w 2018 roku odbył się sobór zjednoczeniowy zainicjowany przez patriarchat Konstantynopola i powstała prawosławna cerkiew Ukrainy, to większość episkopatu tejże cerkwi była wyświęcona właśnie przez patriarchę Filareta, który przez te ostatnie 30 lat był pozbawiony święceń, czyli był osobą świecką. Czyli to by nam wskazywało na to, że udzielone z kolei przez niego święcenia biskupie są nieważne, a więc hierarchia prawosławnej cerkwi Ukrainy, biskupi tejże cerkwi są osobami świeckimi. Ale to jest stanowisko, przepraszam, to jest stanowisko ukraińskiej cerkwi prawosławnej, podczas kiedy prawosławna cerkiew Ukrainy powołuje się na stanowisko patriarchy Konstantynopola, który po wielu latach, z pewnym opóźnieniem, wykorzystując także kruczki prawne, uznał nieważność decyzji o przeniesieniu do stanu świeckiego patriarchy Filareta, no i w ten sposób uznał ważność święceń zarówno wszystkich biskupów, jak i duchownych tej cerkwi, co też buduje takie swoiste, bardzo, może nie do końca zrozumiałe w kontekście łacińskim, ale jednak oczywiste w prawosławiu, napięcie między tymi dwoma cerkwiami. Tak, no tutaj jakby Filaret się odwołał z apelacją do patriarchy Konstantynopola, który tę apelację po 26 latach praktycznie w 2018 przyjął i zdjął tę karę z Filareta, przywrócił mu święcenia i uznał ważność święceń biskupów, które on przez te wszystkie lata dawał. Ale to tutaj też jest właśnie ten spór, czy patriarcha Konstantynopola ma prawo do przyjmowania apelacji, czy też nie, od duchownych z innych cerkwi autokefalicznych, którzy otrzymali w swoich macierzystych cerkwach tego typu kary, właśnie kary pozbawienia święceń. To też nie jest uregulowane w prawie kanonicznym, są kanony, które pozwalają się zinterpretować i w taki sposób, a więc, że ma prawo, a jednocześnie, że nie ma. I właśnie to powoduje spór. Cerkwie greckie popierają prawo Konstantynopola, uważają, że Konstantynopol ma prawo do przyjmowania apelacji, natomiast inne cerkwie tego nie popierają, uważają, że nie ma takiego prawa i można powiedzieć, że obie strony tutaj mają rację. Dopóki to nie będzie uregulowane w prawie kanonicznym, to dopóty tego typu spór będzie trwał. I dlatego właśnie cerkwie greckie, znaczy cerkwie, gdzie większość hierarchii jest grecka, czyli cerkiew Grecji, Cypru, Aleksandrii i oczywiście Konstantynopol. Te cerkwie uznały decyzję Konstantynopola o powstaniu prawosławnej cerkwi Ukrainy, bo uznały prawo do zdjęcia kary z Filareta, a inne cerkwie, pozostałe 10 cerkwi autokefalicznych, no nie uznały jakby tego, ponieważ uważają, że nie ma cerkiew konstantynopolitańska prawa do przyjmowania apelacji z innych autokefalii. Gdyby teraz uznali prawosławną cerkiew Ukrainy, to by uznali po prostu prawo Konstantynopola do przyjmowania apelacji, a więc także z ich własnych cerkwi. No to teraz doprecyzujmy, bo to, jeśli dobrze rozumiem, oznacza tyle, że zostawiając na boku teraz cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego, która jest w ostrym sporze z Konstantynopolem, nie wymienia patriarchy Konstantynopola w swojej liturgii, ale to oznacza tyle, że z perspektywy cerkwi, które są w jedności kanonicznej, no bo Polska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna czy Serbska Cerkiew Prawosławna jest w jedności z patriarchatem, na prawosławną cerkiew Ukrainy patrzą odmiennie, ponieważ dla jednych to będzie cerkiew, w której nie dokonują się ważne sakramenty, a z perspektywy drugich to będzie cerkiew, w której dokonują się ważne sakramenty. Czy ja to dobrze rozumiem? No tak, tak, można powiedzieć, że te, które nie uznały prawosławnej cerkwi Ukrainy, uważają, że nie są jakby ważne, tak? A w jaki sposób można by tę sprawę załatwić? Bo rozumiem, jeśli ja dobrze rozumiem, to jedyną drogą jest taka oto droga, że Moskwa przyznałaby autokefalię
ukraińskiej cerkwi prawosławnej, no ale wtedy mielibyśmy dwie autokefaliczne cerkwie na terenie Ukrainy z różnymi jurysdykcjami. Ja zostawiam na boku, że Moskwa nie przyzna teraz autokefalii, z różnymi strukturami i mielibyśmy trochę taki model jak w Stanach Zjednoczonych, ale w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, no Ukraina to jest kraj, w którym prawosławie istnieje od wieków i tu zawsze były kanoniczne struktury. Tak, chociaż to, że na przykład na terytorium jednego państwa są dwie autokefalie, to nie jest niczym, co by się nie zdarzyło w historii prawosławia, może nie w czasach współczesnych, ale jak jeszcze istniało kiedyś Bizancjum, no to mieliśmy do czynienia, cerkiew była zorganizowana w tak zwaną pentarchię, było pięć takich głównych autokefalicznych cerkwi, Rzym, Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia, Jerozolima i to wszystko było w ramach jednego państwa. Także nie jest to coś, co się może nigdy nie wydarzyło w historii, aczkolwiek współcześnie tak jednak dominuje taki pogląd, że jak jest jedno państwo, to powinna być jedna autokefalia. Ja myślę, że rozwiązanie tego problemu, który jest z tym podziałem prawosławia na Ukrainie, on musi się dokonać na szczeblu takim ogólnoprawosławnym. Powinny się zebrać albo sobór ogólnoprawosławny, albo przynajmniej tak zwana synaksa, czyli zwierzchnicy poszczególnych autokefalii i tam po prostu to powinno być jakoś omówione i no nie wiem, powinni po prostu tam na takim jakby poziomie ogólnoprawosławnym powinien być poszukiwanie rozwiązania tego problemu. Ale znowu, jeśli ja dobrze rozumiem, to nie udało się to nawet na planowanym soborze panprawosławnym, na które część z cerkwi, w tym cerkiew rosyjska, po prostu nie przybyły. Więc no, to jest no, przy tym modelu bardzo tradycyjnym, bardzo starym, ale trudne do wyobrażenia. Tak, to jest niestety bardzo trudne, ale to jest jeden właśnie z problemów, które prawosławie ma ze swoim ustrojem. Prawosławie jest zorganizowane w sposób autokefaliczny i ma to bardzo wiele zalet, ale niestety ma też swoje problemy, ma też swoje trudności. Tu przede wszystkim właśnie problem jest taki, że ten ustrój prawosławnej cerkwi jest niedoprecyzowany tak do końca. Prawo kanoniczne jest nieskodyfikowane i kwestie sądownictwa nie są do końca wyjaśnione, nie jest wyjaśniona kwestia właśnie dawania autokefalii, uprawnień Konstantynopola, jego pozycji w stosunku do pozostałych cerkwi. To wszystko się bardziej opiera na jakiejś takiej tradycji, ale nie jest to dokładnie zdefiniowane. No na pewno musi cerkiew jako sobie w przyszłości z tym poradzić i no, nie ma innej drogi niż właśnie taka decyzja ogólnoprawosławna. Miejmy nadzieję, że po prostu taki sobór się jednak w przyszłości zbierze i jakoś te wszystkie kwestie rozwiąże. To było planowane też na tym soborze, który się odbył w 2016 na Krecie. Planowano zająć się, to był jeden z tematów, kodyfikacja prawa kanonicznego, ale tam jeszcze na etapie przygotowań wcześniej jakby ten temat wycofano, bo były problemy jakby z porozumieniem jakby w tej kwestii. Także no, są trudności, ale może jakoś tam będą rozwiązane też w przyszłości. Jednak wróćmy jeszcze do Ukrainy samej i do problemów, jakie prawosławie ukraińskie, ukraińska cerkiew prawosławna ma, a może chodzi o to władzom państwowym, co się także zdarzało w historii, szczególnie tu naszego regionu. Chodzi o to, żeby skasować struktury rosyjskie administracyjnie i w ich miejsce powołać, nawet nie powołać, bo te struktury istnieją u prawosławnej cerkwi Ukrainy, uznać je państwowo i można powiedzieć de facto doprowadzić do uznania jednej autokefalii, a potem zaczekać, aż Rosja się na to zgodzi. No, wiemy, że takie historie się zdarzały. Do pewnego stopnia, to jest dużo bardziej skomplikowana historia, ale to jest historia w Polsce, to jest historia na Łotwie, to jest historia w Estonii. W latach 20. i 30. dokładnie taki model zastosowano. No, na ile on się sprawdził, to jest dyskusyjne, ale ostatecznie, przynajmniej w przypadku polskiej autokefalicznej cerkwi prawosławnej, Moskwa po jakimś czasie osobnym dekretem, to też wskazuje na to, o czym pan mówił, że to rozumienie prawa się różni. To nie jest tak, że Moskwa uznała autokefalię przyznaną przez Konstantynopol, tylko przyznała własną autokefalię. Ale jednak tego typu proces się dokonał. Być może władze ukraińskie chcą wymusić podobny proces także obecnie. Tak, no wydaje się, że te wszystkie naciski, które są od 1 grudnia stosowane przez władze państwa ukraińskiego w stosunku do ukraińskiej cerkwi prawosławnej, to one tak jakby, można by je podsumować takimi właśnie słowami, że no albo pójdzie ukraińska cerkiew w kierunku zabiegów o tą autokefalię de jure,
albo będą dalej te naciski. Można powiedzieć, że chce po prostu wymusić pójście tą drogą, a nawet wymusić taki jakby dialog z prawosławną cerkwią Ukrainy, ale nie wydaje mi się, żeby takie naciski ze strony władzy państwowej, robienie czegokolwiek pod jakąś formą przymusu mogło jakby odnieść skutek. Właśnie cokolwiek robione pod przymusem zawsze wywołuje skutek odwrotny jakby do zamierzonego, więc no, nie sądzę, żeby to była jakby dobra droga, ale z drugiej strony też ukraińska cerkiew prawosławna musi zrozumieć, że nie może poprzestać tylko na tych decyzjach, które były podjęte na soborze lokalnym w maju, musi pójść krok dalej. Jeżeli nawet nie otrzyma, nie może zabiegać w cerkwi rosyjskiej autokefalii, bo wiadomo, że Moskwa jej nie da, nie może zabiegać w Konstantynopolu autokefalię, no bo Konstantynopol dał już dla prawosławnej cerkwi Ukrainy, to przynajmniej wydaje mi się, że powinna jakoś podjąć taką oficjalną decyzję, jakimś oficjalnym dialogu z poszczególnymi cerkwiami lokalnymi, także i z Konstantynopolem, żeby jakoś ten swój statut kanoniczny uregulować i żeby przekształcić go już nie w autokefalię de facto, ale też w taką autokefalię de jure. I nawet tutaj w tej materii ostatnio pojawił się taka była inicjatywa podjęta przez duchowieństwo ukraińskiej cerkwi prawosławnej. Wystosowano taki list do synodu, było 10 pytań. List był podpisany przez duchownych i przez wiernych. Tam według stanu na dzisiaj, jak sprawdzałem, to około 600 duchownych i około 1000 wiernych już go do tego momentu podpisało. I te pytania, które oni tam postawili do synodu, one wszystkie się sprowadzały do tego, że oczekują właśnie, że kierownictwo ukraińskiej cerkwi prawosławnej podejmie właśnie działania w kierunku przekształcenia tej autokefalii de facto w taką autokefalię de jure. Oni nie mogą sami sobie ogłosić tej autokefalii, bo wtedy automatycznie patriarchat moskiewski od razu uzna, że ta cerkiew jest w schizmie i taki samodzielnie ogłoszony autokefalii, no trudno też, żeby inne cerkwie lokalne jakby ogłosiły, bo to przecież... Rozumiem też, że w takiej sytuacji... Byłby precedens, ale też rozumiem, że w takiej sytuacji metropolita Onufry mógłby podzielić, czyli zwierzchnik ukraińskiej cerkwi prawosławnej, mógłby podzielić losy swojego poprzednika, czyli metropolity Filareta, czyli można by go usunąć ze stanu duchownego, pozbawić postrzeżeń mniejszych i uznać za człowieka świeckiego. Tak, tak mogłoby być. Ja myślę, że to jest główny powód, dla którego właśnie metropolita Onufry i synod nie decydują się właśnie na to, żeby samodzielnie tą autokefalię ogłosić, tylko zrobili ją no, tak, jako taką, poszli taką drogą autokefalii de facto, ale właśnie takiej autokefalii de jure, że oto ogłaszamy sami siebie autokefalią, bo inaczej mogłoby to się skończyć właśnie w taki sposób, jak pan powiedział. Bardzo dziękuję. Grzegorz Szmyga, teolog prawosławny, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tą bardzo szczegółową i bardzo interesującą rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest nowa książka Benedykta XVI. Zawiera ona eseje i teksty napisane w czasie, gdy papież mieszkał już w klasztorze Mater Ecclesiae i gdy był już emerytem. Części z nich, bo wcale nie wszystkich, papież nie zdecydował się opublikować za życia, ale postanowił uczynić z nich swoisty testament duchowy, który opublikowany miał być dopiero po śmierci. Skąd taka decyzja? Papież emeryt wyjaśnia, że chodziło o niechęć do ataków na niego, jakie z pewnością ta książka by wywołała. Ja za życia nie chcę nic więcej publikować. Furia przeciwnych mi kręgów w Niemczech, pisał papież emeryt Benedykt XVI, jest tak silna, że pojawienie się każdego mojego słowa natychmiast wywołuje słowny atak z ich strony. Wyznawał, chcę, dodawał, oszczędzić tego sobie samemu i chrześcijaństwu. A dalej pisał tak. Warto też podkreślić, iż w niemałej liczbie seminariów studenci przyłapani na czytaniu moich książek byli uznawani za nienadających się do kapłaństwa. Moje książki były ukrywane jako literatura szkodliwa i były czytane tylko w ukryciu, wyjaśniał emerytowany papież. Czy treść tej książki, zostawiając już na boku to uzasadnienie, zaskakuje? Dla tych, którzy śledzili publikacje, bo przecież jednak jakieś się ukazywały Benedykta XVI na emeryturze, nie są one zaskoczeniem. Znajdziemy w tej książce idee i myśli, które były już wcześniej prezentowane, choć niekiedy w ostrożniejszej formie. Benedykt XVI za kryzys celibatu i kapłaństwa hierarchicznego wprost o
oskarża lobby homoseksualne, ale także zmiany obyczajowe związane z rewolucją seksualną. W różnych seminariach, pisze Benedykt, powstawały kluby homoseksualne, które działały mniej lub bardziej otwarcie i które, co jasne, zmieniły tam klimat, pisze Benedykt XVI. Czy to jest myśl nowa? No nie. Bo przecież już kiedy papież zakazywał święcenia na prezbiterów osób o trwale zakorzenionej skłonności homoseksualnej, to odwoływał się właśnie do takiej argumentacji. W swoim liście o kryzysie Kościoła również o tym pisał. Więc nie jest to myśl nowa. Czy to jest myśl pełna? Też nie, dlatego że problemy z celibatem, problemy ze skandalami seksualnymi, także problemy z homoseksualnością części duchownych pojawiły się o wiele wcześniej niż rewolucja seksualna. My już wiemy w tej chwili, że w wielu miejscach małe seminaria były miejscami, w których naprawdę wykorzystywano i to dość powszechnie młodych chłopców i że to właśnie z nich wywodzi się część przestępców seksualnych. I to nie ma nic wspólnego z rokiem 68, ani nic wspólnego z rewolucją seksualną. To pojawiło się zdecydowanie wcześniej. Oczywiście, awendowa mafia istnieje, potwierdzają to także zupełnie niechrześcijańscy myśliciele, jak Frederic Martel, ale to nie ona jest jedyną przyczyną problemów. Interesujący jest także skupiony na katolickim rozumieniu kapłaństwa hierarchicznego esej będący rozbudowaną wersją artykułu zamieszczonego w książce napisanej przez kardynała Roberta Sarah. W tej wersji papież mniejszy nacisk kładzie na celibat, a większy na ofiarniczy charakter Eucharystii. Nowa wersja eseju rzeczywiście broni celibatu kapłańskiego jako najwłaściwszego wyrazu całkowitego oddania się kapłana Bogu i jako warunku czystości rytualnej zgodnej z kapłaństwem izraelskim. Niestety, i to jest poważny brak, w żadnej z dwóch wersji eseju nie wspomina się o ciągłej praktyce wyświęcania żonatych mężczyzn we wschodnich kościołach katolickich, ani o wyjątkach przyznanych przez Jana Pawła II i samego Benedykta dla żonatych księży kościoła Anglii, kościołów anglikańskich czy innych wspólnot protestanckich, którzy przechodzą na katolicyzm. Oni mogą i są księżmi katolickimi, w tym przypadku łacińskimi, którzy mają żony. Ich kapłaństwo nie jest przez to w niczym gorszym. I to mimo, iż nie zachowują oni celibatu, co ma być pewnym zdaniem Benedykta XVI brakiem, ale tej wątpliwości papież nie wyjaśnia. W tekstach tych papież emeryt zwraca także uwagę na odmienne postrzeganie posługi duchownych w kościele katolickim i luterańskim. Różnice te, wskazuje Benedykt XVI, nie są powierzchowne i przypadkowe, ale wskazują na fundamentalną różnicę w rozumieniu nakazu Chrystusa, który był skierowany podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus powiedział swoim uczniom: to czyńcie na moją pamiątkę. Benedykt wskazał, że ta różnica musi być wzięta pod uwagę, kiedy myśli się o interkomunii czy gościnności eucharystycznej dla luteranów. Jednocześnie papież przypomina, że są sytuacje, w których gościnność eucharystyczna jest przez Kościół dopuszczalna. Do tej książki będziemy jeszcze oczywiście wielokrotnie wracać, ale jeśli ktoś szuka rzeczywiście duchowego testamentu, a taki jest podtytuł tej niewielkiej książeczki noszącej tytuł Czym jest chrześcijaństwo, to odsyłam raczej do fundamentalnej biografii Jezus Chrystus, którą papież napisał o wiele wcześniej, albo do któregoś z wywiadów rzekł Petera Ziwalda. To są rzeczywiście testamenty. Tu mamy do czynienia z kilkoma ważnymi, ale jednak już niewielkimi i w porównaniu z innymi tekstami nieznaczącymi esejami papieża emeryta. A w kościele Anglii ciąg dalszy sporu o uznanie małżeństw osób tej samej płci. Mówiliśmy już o tym w podcaście, ten spór trwa od jakiegoś czasu. Wiele kościołów zachodnich wspólnoty anglikańskiej już błogosławi pary jednopłciowe, uznaje nawet ich małżeństwa, ordynuje na prezbiterów i biskupów osoby nawet żyjące w trwałych związkach osób tej samej płci. Kościół Anglii tego nie robi. Dlaczego? No dlatego, że jego zwierzchnik, arcybiskup Canterbury, jest równocześnie zwierzchnikiem wspólnoty anglikańskiej, a kościoły
afrykańskie, głównie te, są absolutnie przeciwne takiej zmianie i sugerują, że gdyby do takiej zmiany w kościele Anglii doszło, to one mogłyby się od kościoła Anglii oddzielić, stworzyć własną wspólnotę. Właśnie dlatego arcybiskup Justin Welby apeluje od bardzo dawna o ogromną ostrożność w podejmowaniu takich decyzji w kościele Anglii i wygląda na to, że synod biskupów tej wspólnoty posłuchał się go. Dlaczego? No dlatego, że zamiast wprowadzić tak zwane małżeństwa homoseksualne czy małżeństwa homoseksualne, to zaczął szukać rozwiązania kompromisowego. A mianowicie utrzymał zawarty w kodeksie prawa kanonicznego zapis, który mówi, że małżeństwo dotyczy mężczyzny i kobiety, co oznacza, nie wprost, ale jednak potwierdzenie, nie ma małżeństw osób tej samej płci. Ale jednocześnie zamierza dodać pewne nowe modlitwy, które miałyby być używane podczas ceremonii upamiętniających istotne wydarzenia w związku jednopłciowym. Takim wydarzeniem może być na przykład zawarcie cywilnego małżeństwa jednopłciowego czy prawne uznanie związku partnerskiego. Czy ta zmiana jest duża? No symbolicznie oczywiście, jeśli takie nabożeństwa się pojawią, będzie to dość istotna zmiana. W praktyce jednak nie jest to zmiana potężna, bo już teraz osoby żyjące w związkach jednopłciowych czy zawierające związki małżeńskie osób tej samej płci mogą przystępować do sakramentu w kościele Anglii. Z ich perspektywy to za mało. One chciały obrządku symbolicznego i to się oczywiście pojawi. Czy ten obrządek symboliczny coś rozwiąże? Też nie, dlatego że część z przychylnych tej zmianie dotyczącej małżeństw jednopłciowych anglikańskich teologów czy duchownych mówi, to za mało i będziemy walczyć o to, żeby to się zmieniło. Dla odmiany, dla anglikańskich konserwatystów to za dużo, bo to już jest ich zdaniem błogosławieniem grzechu. A zatem spór będzie trwał dalej, a my oczywiście będziemy mu się przyglądać. Czym jest religijny syjonizm? Dlaczego stał się on języczkiem uwagi w polityce izraelskiej i dlaczego nieszczególnie religijny prawicowy polityk, jakim jest Benjamin Netanyahu, zmuszony jest korzystać z jego wsparcia? O tym już za moment porozmawiam z Michałem Wojnarowiczem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A moim Państwa gościem jest Michał Wojnarowicz, ekspert do spraw Izraela Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. A porozmawiamy o tym, co dzieje się od jakiegoś czasu w Izraelu, to znaczy o nadspodziewanie dobrym wyniku wyborczym religijnych syjonistów i o tym, czym w ogóle jest religijny syjonizm. Skąd się wziął i dlaczego obecnie odgrywa rolę, wydaje się, języczka uwagi polityki izraelskiej, ale o tym za chwilę. Zacznijmy od tego, jak w ogóle wygląda sytuacja religijna w Izraelu, bo to, że akurat ludzie religijni, zarówno religijni syjoniści, jak i ultraortodoksi odgrywają w polityce izraelskiej istotną rolę, to jest w zasadzie pewna stała. Te partie się mogą zmieniać, natomiast no, wbrew pozorom ultraortodoksi, czy nawet religijni syjoniści, to nie jest większość izraelskiego społeczeństwa, prawda? Zdecydowanie nie. To cała ta mozaika izraelska ma zawsze kilka warstw, jak na przykład jeśli omawiamy każdy segment populacji. Więc rozbijając jakby tylko żydowską część obywateli izraelskich, których jest obecnie tak no 75% z całej populacji, tak, pozostali to w odpowiednich proporcjach tak około 20% muzułmanie, pozostałe procenty to chrześcijanie, druzowie i pewna kategoria no jeszcze osobnych grup, w tym się mieszczą jakby osoby niepodlegające pod jakby interpretację żydowskości, taką bardziej halachiczną, przede wszystkim jakaś emigracja z ZSRR i inne mniejszości, czerkiesi, ludzie po prostu mieszkają w Izraelu, pochodzący z innych państw, ale wracając, no, faktycznie jest wciąż utrzymująca się pewna przewaga ludności nieświeckiej wśród Żydów
wśród Żydów mieszkających w Izraelu, ci Chiloni, czyli stricte świecy, to jest tak powiedzmy, no nie wiem, no około 45%, ale przewagę mają ci, którzy się identyfikują jako tradycyjni masorti, religijni dati i ci najbardziej ultraortodoksyjni, tak Haredi, który jakby oni przychodzą na pierwszy, na, są w pierwszym skojarzeniu, jeśli myślimy o Izraelu, o właśnie religijnej części, najmocniej przepraszam. Nie było wyciszy komórkę, tylko mam nadzieję, że to będzie można było jakoś troszeczkę wyciąć później w... Tak, ja to oczywiście wytnę, jak najbardziej. Okej, okay, przepraszam najmocniej. Ktoś tu się dowiaduje. Także większość tych osób, do których religia w Izraelu jest ważny, to wszystkie osoby no, jakoś przywiązane do tradycji, którzy nie przestrzegają wszystkich przykazań judaizmu. Część tej właśnie tej części religijno-sjonistycznej nie też nie, no, o ile wydająca tą ortodoksyjną wersję judaizmu, to nie też nie przestrzegająca wszystkich do przykazań do takiego stopnia pełnej ortodoksji, jak do czego dążą właśnie Haredi. Stąd ten cały religijny sztafasz, świecki sztafasz jest też rzeczą bardzo płynną na dobrą sprawę, bo też często się pojawiają takie alarmujące tonie, że za x lat większość będą stanowić Haredi w Izraelu, tak? Bo przyrost naturalny, bo takie, a nie inne czynniki. Jest to oczywiście troszeczkę prawdy, niemniej część tych statystyk na przykład nie uwzględnia tego, o tej właśnie płynności, o której wspominałem, czyli ludzi, którzy no, tracą wiarę, tak, którym jednak ta ultraortodoksyjna wersja życia, funkcjonowania nie odpowiada. Nie wszyscy od razu stają się totalnie świeckimi Izraelczykami. Dla niektórych jest to po prostu też bardzo trudne, tak, zerwać więź ze swoją społecznością, ze swoją wiarą. I oni na przykład zasilają szeregi właśnie tych dati, tych czasem w mniejszym stopniu masorti. A w drugą stronę wielu jest, istnieje istotna liczba Izraelczyków, tych bardziej tradycyjnych, czy nawet bardzo świeckich, którzy powracają jakby do wyznawania bardzo ortodoksyjnej wersji judaizmu. Dobrze pamiętam, ta formuła, znaczy to jest określenie Baal Tshuva, czyli powrót jakby do odpowiedzi. Więc to jest bardzo, bardzo tak naprawdę płynne. No i oczywiście jak wszystkie rzeczy bardzo, bardzo osobiste, bardzo zajmujące jakby uwagę opinii społecznej, czy po prostu jakoś ustawiające relacje wewnątrz państwa, jest to też kwestia wyznania, czy właśnie w stosunku do państwa, jest to wszystko też kwestia polityczna. No, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę, bo to jest bardzo istotne nad tą sytuacją szczególnie ultraortodoksyjną, bo Izrael jest o tyle nietypowym państwem, że on ma dwa systemy edukacyjne, prawda? To znaczy do jednego uczęszczają dzieci niekoniecznie świeckie, ale te no, nie ultraortodoksyjne, to jest system świecki, a z drugiej strony mamy system edukacji religijnej, który tak naprawdę niemal pomija całą tą stronę edukacji świeckiej, natomiast skupia się wyłącznie na bardzo istotnym z perspektywy zachowania tradycji religijnej, także tradycji żydowskiej, ale studiowaniu Tory, Talmudu, wszystkich tych świętych pism i te systemy w zasadzie no, są zbudowane zupełnie odrębnie i są nieprzenikalne dla siebie. Powiemy, że to jest troszeczkę bardziej podzielone, ponieważ też osobny system edukacji ma ludność arabska, arabskie szkoły. Też jest duży segment właśnie szkół, z których korzysta przede wszystkim ta sjonistyczno-religijna część społeczeństwa i właśnie faktycznie też ta segment ultraortodoksyjny praktycznie najbardziej odseparowany, najmniej jakby uzdolniający te wszystkie najbardziej odrzucający tą współczesność w największym stopniu, a za tym idzie też znaczną część no, współczesnej edukacji, tak, która z perspektywy tej społeczności, przywództwa tej społeczności rabinów, no, nie jest potrzebna do
życia, do szczęśliwego, do właściwego życia religijnego, ortodoksyjnego Żyda. Co więcej, może poranić jakąś dystrakcję, jakieś wzbudzać niepotrzebny mętlik, co boleśnie odbija się na przykład na systemie, na pozycji socjoekonomicznej tej społeczności, bo w momencie, kiedy uczniowie, którzy wychodzą z tych szkół, nie znają dobrze matematyki, nie znają angielskiego, nie znają, ciężko im operować w ramach współczesnego świata, to mimo wszystko, że istnieje jakiś system zastosujący również takich ludzi, tak? Instytucje, które pozwalają kontynuować, rozwijać edukację, czy wykorzystać te umiejętności, jakie studenci mają. Dużo się mówi o tym, że o ich zdolnościach analitycznych, bo jeśli jednak praktycznie poświęca się dużo czasu, cały czas na studiowanie jednego tekstu i rozinterpretację go w różny sposób, no to w jakiś sposób faktycznie to predestynuje do takich rzeczy bardziej jakoś tą umiejętność wykorzystać, ale jednak widać to mocno, jak bardzo ta część społeczności jest jakby na boku izraelskiej gospodarki, jak ciężko ją zaktywizować, a też jak bardzo ona jest potrzebna, bo jednak w wielu segmentach izraelskiej ekonomii brakuje rąk do pracy, ale taki wychowanek uczelni religijnych jest, nie ukrywajmy, mało atrakcyjnym nabytkiem dla, dajmy na to, nowego startupu, prawda? Nie mówię, że takie rzeczy nie ma i tego się nie dzieje, ale jednak statystycznie rzecz biorąc, to jednak te niedobory edukacyjne, czy po prostu niedobory umiejętności potrzebne na rynku pracy są widoczne wśród izraelskich ultraortodoksów. I też bardzo widać, tu wrócę do tej polityki, ponieważ to było też bardzo widoczne, jak ta aktywność zawodowa rosła w momencie, kiedy jednak państwo w jakiś sposób ograniczało swoje wsparcie dla tej społeczności, kiedy ograniczało stypendia dla studentów PhD, kiedy inne przywileje były jakoś tam ograniczone albo były kierunkowane bardziej dla tych osób, które podejmują pracę. Wtedy widać w ogóle te statystyki dużo bardziej skaczą w górę, kiedy tego nie ma, kiedy wracają do władzy partie religijne, to widać zmianę kierunku i większe wsparcie przede wszystkim na studia religijne. No dodajmy jeszcze jeden element, że część, nie wszyscy ultraortodoksi, ale jednak zdecydowana większość, nie służy także w armii. Armia Izraela od dziesięcioleci jest takim miejscem, w którym pewne szanse się wyrównują i jest miejscem, z którego jest dużo łatwiej wejść w rynek pracy, szczególnie biorąc pod uwagę, że w zasadzie wszyscy młodzi Izraelczycy w armii służyć przynajmniej powinni i ogromna większość służy, poza rzeczywiście znaczącą częścią ultraortodoksów zwolnionych ze służby wojskowej jeszcze przez Ben-Guriona, więc to bardzo wiele dziesięcioleci temu, a zwolnionych po to, żeby zachowywali tradycję Izraela, tylko że wtedy ich było kilkuset czy kilka tysięcy, w tej chwili to jest już znaczący segment społeczeństwa. Panie, dodajmy jeszcze oczywiście, że w armii izraelskiej z poboru nie służą też izraelscy Arabowie, to jakby jest inna myśl stała właśnie za tą decyzją. Niemniej faktycznie ta ultraortodoksyjna część społeczeństwa jest, ta kwestia poboru jest bardzo istotną z ich perspektywy, bardzo też angażującą mocno spory polityczne, przede wszystkim stroną świecką, ponieważ to jest mocny argument, że to świeccy, to oni służą w wojsku, to oni bronią, tak, państwa Izraela przed zagrożeniami i z tego korzysta ludność ortodoksyjna, która się do tego akurat nie dokłada swoją obecnością, albo nawet mocno kontestuje, mocno zwalcza. To warto powiedzieć też, że na przykład już z kolei dla ludności religijno-sionistycznej, dla narodowych religijnych sionistów, już służba w wojsku i udział w tych instytucjach to była rzecz jak najbardziej naturalna, oczywiście z zachowaniem elementów tradycji, tak, elementów wiary, czy właśnie rabini w wojsku, czy jakby
utrzymanie koszerności, to też były ważne rzeczy, o których religijni misjoniści walczyli po utworzeniu państwa Izrael. Żeby też nie było, nie jest też tak, że armia czy establishment wojskowy bardzo, bardzo potrzebuje, czy pragnie, żeby te setki, tysiące młodzieży ultraortodoksyjnej do wojska trafiło, bo prawda jest taka, że udział tak no, jednak różniący się od reszty społeczeństwa ludności, wydającej trochę potrzebujących jakby innych warunków, kierujących się trochę innymi zasadami, no budził zawsze duże napięcia w samej armii, no dość powiedzieli, że taką no, stałym problemem, czy stałą kwestią, która się non stop przewija, jest to na przykład, że religijny Żyd, szczególnie wydający tą ortodoksyjną wersję judaizmu, no nie powinien słuchać śpiewu kobiet. To jest zakazane. I w tym momencie, co robić, kiedy występuje chór wojskowy, kiedy śpiewają kobiety w jakiejś uroczystości, czy z okazji jakichś innych wydarzeń. I cała masa właśnie incydentów, właśnie prośby o właśnie, czy brak, czy zakaz takich występów, czy jakieś akcje protestacyjne ze strony właśnie bardziej ortodoksyjnych Żydów, no to wszystko może powiedzieć, że to jest często chleb powszedni dla izraelskiej armii. Pojawiły się tendencje, żeby mimo wszystko, żeby łatwiej było operować właśnie z ortodoksyjną w ramach właśnie poboru, w ramach armii, tworzyć osobne bataliony, które by skupiały bardziej tych najbardziej ortodoksyjnych Żydów, żeby jakby kosztem jakiejś tam integracji z większą częścią społeczeństwa, jednak mieć jakąś zahaczkę, jakąś też i być naprzeciw jakby potrzebom tej grupy. Takie jednostki istnieją. No, część krytyków podkreśla, że słyną one na przykład z bardzo dużej brutalności, z bardzo dużego antyarabskiego resentymentu. Niektórzy z kolei odbiją tą piłeczkę, że jakby takie incydenty zdarzają się też w jak najbardziej świeckich, jak najbardziej normalnych jednostkach izraelskiej armii. Niemniej no to wszystko pokazuje, jak bardzo te kwestie funkcjonowania ludności religijnej, szczególnie tej ortodoksyjnej, bo tak jak mówię, no ten podział jest dość na różne stopnie ortodoksji, czy jakby przywiązania do judaizmu jest bardzo, bardzo ważne w tym wszystkim. To wszystko pokazuje, jak jest to naprawdę ważne, poważne wyzwanie społeczne, poważne wyzwanie też z punktu widzenia instytucji państwa, z instytucji po prostu całego Izraela. I jak no, niewiele często bywało woli politycznej, żeby się tymi sprawami zająć, ile tak naprawdę rzeczy jakoś, no, może nie tyle zamieciono pod dywan, co właśnie kolejnymi status quo tak naprawdę kupiono sobie pewien polityczny spokój, ale jednak no, pewne tendencje, pewne trendy są nieubłagane, pewne no, oczekiwania polityczne ze wszystkich stron tak naprawdę są często no, boleśnie odczuwa się brak jakichś działań tak po stronie danego elektoratu, czy to będzie właśnie pomijanie interesów czy jakby godności religii nacjonalistycznej, czy poczucie bycia nie osób atakowanym po stronie Haredi, czy wreszcie no, poczucie, że to oni niosą ciężar, tak, i to oni mają na myśli siebie świeccy Izraelczycy. Przejdźmy teraz do religijnych syjonistów, bo to też jest bardzo ciekawe zjawisko, bo przecież historycznie syjonizm, przynajmniej u swoich początków, był raczej ruchem świeckim, czasem bardziej lewicowym, czasem bardziej prawicowym, to nawet widzimy na scenie politycznej Izraela później, ale nie tylko przecież Izraela, w Polsce międzywojennej mieliśmy również i bardziej prawicowych syjonistów i bardziej lewicowych.
ale pierwotnie to nie był ruch najbardziej ortodoksyjny. Oczywiście byli rabini syjonistyczni, oni także odgrywali swoją rolę, czasem reformowani. Reformowany judaizm jest oczywiście w Izraelu nieuznany prawnie, o tak powiedzmy. Tak, 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 on jest obecny, ale faktycznie ten establishment religijny mocno trzyma się tej wersji ortodoksyjnej i wszystkie te odmiany reformowane czy liberalne, one są pomijane albo nie cieszą się takimi przywilejami jak ten wiodący nurt. No właśnie, i teraz w takim razie skąd się bierze religijny syjonizm, który jest jednak w Izraelu też od dziesięcioleci istotnym, choć nigdy nie większościowym, w ogóle trudno mówić w Izraelu o większościowej partii, bo to jest bardzo rozdrobniony system polityczny, ale istotnym graczem. Skąd oni się wzięli i jak się ukształtowała ta ich przestrzeń polityczna? Najpierw w ogóle w historii, ale też współcześnie. Oczywiście. Tak bardzo słusznie zauważył, te religijne aspekty dotyczące syjonizmu, one były już na tym etapie, kiedy ten syjonizm się tak naprawdę rodzi, tak naprawdę jeszcze w tym okresie takiego proto-syjonizmu, tak, pojawiały się aspekty religijne, tu też sporo mieli do powiedzenia rabini pochodzący właśnie z terenów Polski, Zwi Kalischer z Torunia, Itzhak Reines z Pińska, no i główną taką postacią religijnego syjonizmu w tym etapie, kiedy ten ruch się rodził, kiedy dopiero ta emigracja do Palestyny, jeszcze osmańskiej, potem brytyjskiej ruszyła, no to był Abraham Kuk. Jakby można streścić to wszystko, ten narodziny religijnego syjonizmu w tym, że jego liderzy uznali ten syjonizm tworzony przez świeckich Żydów, przez ruch syjonistyczny kierowany przez Herca i później przez socjalistycznym, za powiedzmy kolejne narzędzie, uznali, że faktycznie jest to odpowiedź na problemy, które tropiły ludność żydowską, na antysemityzm, którego doświadczali, ale też na problemy samej społeczności, spory generacyjne, rosnąca fascynacja ruchami radykalnymi, zaświadczenie, asymilacja. I w tym momencie, kiedy pojawia się grupa, która wokół jakiejś idei buduje właśnie coś nowego i to jeszcze w tradycyjnej ojczyźnie Izraelczyków, Żydów, to w tym momencie jest to wartość, tak? Jest to tak naprawdę coś, co może co może dać nowy impuls dla poprawy sytuacji ludności żydowskiej. I stąd bierze się to ścisłe powiązanie właśnie i narodu, i religii, i to wszystko mające miejsce w ziemi Izraela, także jakby osiedlenie się tam, obowiązek osiedlenia się tam, jest narzędziem do przybliżenia, zbawienia, do odkupienia i że potrzebna jest siła, która w tym nurcie syjonizmu pozwoli jednak zachować rolę tradycji, zachować rolę religii, ale też z pewną adaptacją do współczesności, tak? Nie w tym wydaniu najbardziej ortodoksyjnym, bo tam większe otwarcie z czasem rosnące na te współczesne rzeczy. Stąd właśnie rola tych liderów, pojawiły się już pierwsze organizacje właśnie oficjalnych religijnych partii w ramach ruchu syjonistycznego. Wraz z rozwojem osadnictwa tam powstały kolejne instytucje, szkoły, kibuce religijne. No i później faktycznie po utworzeniu państwa Izrael reprezentacja polityczna religijnych syjonistów z czasem stała się taką główną, to była Narodowa Partia Religijna Mawdal. Ona była integralnym współpracownikiem, wspólnikiem tego syjonizmu socjalistycznego, tych partii Mapai, obozu Ben-Guriona, właśnie, żeby bronić tych interesów religijnych, tak, żeby jednak zadbać o to, żeby to szabat był dniem wolnym, o to, żeby zabezpieczyć swoje szkolnictwo,
zadbać o kaszrut, rzeczy, których jakby Haredi wówczas no, nie chcieli się jakby, może nie tyle dotykać, co byli jeszcze zbyt słabi politycznie i... No tak, ale z drugiej strony, przepraszam, tutaj uzupełnię, czy dopytam może, bo oczywiście część Haredi, też nie wszyscy, bo to bardzo skomplikowany ruch, my czasem patrzymy na nich tak całościowo, ale część z nich w ogóle do pewnego momentu, a niektórzy do tej pory, no miała problem z państwem Izrael, bo oni sugerowali, że państwo Izrael może odbudować dopiero Mesjasz, a dokładnie. Nie jednak świecki ruch, jakim dokładnie, był Sojusz. Dokładnie, to jest właśnie też spory problem dla religijnego sionizmu, ponieważ to jest trochę problem każdego, kto stara się być pośrednikiem, kto stara się być mostem. W pewnym momencie jest trochę wyciągany przez obie strony, że jest niedostatecznie ortodoksyjny, że to jest judaizm, ale no jakiś taki nie taki, jak powinien być, i to jakby ze strony Haredi, a z drugiej strony właśnie tej części świeckiej, tej części, której ideą jest tworzenie nowego Żyda, które ma być no, zaprzeczeniem tego Żyda z diaspory, który ma porzucić tradycję, który ma skupić się na rzeczach państwowych, czyli jakby ten ideał kibucnika, tak, preferowany przez sionizm socjalistyczny, przez sionizm Ben-Guriona. I gdzieś tym trzeba jakby rozgrywać bieżącą politykę, bieżące wyzwania, więc faktycznie ta część społeczeństwa była dość mocno, no zawsze gdzieś do końca niedoznaczne, jakieś nałożymy dodatkowo kwestie etniczne, tak, czyli podział na ludność aszkenazyjską, imigrantów mizrachijskich, tak, z Bliskiego Wschodu, z Afryki Północnej, no to mamy faktycznie bardzo, bardzo trudną sytuację tak naprawdę społeczno-polityczną dla tego ruchu. Uzupełniając jeszcze, co pan redaktor napomknął, faktycznie część ludności ultraortodoksyjnej no bardzo kontestuje państwo Izrael jako takie. Tak jak pan powiedział, to jakby ono może powstać dopiero, kiedy przyjdzie Mesjasz. Więc i tu też jest pełne spektrum postaw totalnej negacji do tak, totalnej negacji i nawet wręcz wsparcia dla sił wrogich Izraela, państwa Izraela jako takiemu. I tu najbardziej chyba znanym przykładem jest grupa Neutra i Karta z Jerozolimy, po różne właśnie aspekty pośrednie, tak, akceptujące, czy to udział w polityce na szczeblu rządowym, na szczeblu ministerialnym, czy właśnie jeszcze niższe szczeble. Więc... No tak, tutaj dodajmy jedną rzecz, ja zawsze z takim, nie chcę powiedzieć zachwytem, ale bo to akurat nie jest zachwyt, ale z taką fascynacją opowiadam o ministrze zdrowia, który był ministrem zdrowia na początku pandemii COVID-u, który wyjaśniał, że nie będzie trzeba zamykać synagog na Paschę, bo przecież Mesjasz przyjdzie wcześniej. No to jest właśnie przykład takiego bardzo religijnego, ultraortodoksyjnego polityka, który wszedł w skład rządu i był równocześnie ultraortodoksyjnym, bardzo ultraortodoksyjnym Żydem, a z drugiej strony politykiem no, generalnie jednak świeckiego premiera, jakim był wtedy akurat i teraz również Netanyahu. Jestem tak, dokładnie, przy czym jeszcze można dać kolejny jakby poziom, ponieważ przez długi czas większość współkoalicjantów z partii religijnych, szczególnie z tych reprezentujących Zjednoczony Daizm Tory, czyli ten sojusz Litwaków i Hasydów, wystrzegało się stanowisk stricte ministerialnych, formalnie ministrem musiał być ktoś inny, polityk świecki, ale tak naprawdę ministerstwem zarządzał wiceminister z tej partii. Chodzi o to, żeby jakby nie brać na siebie odpowiedzialności za politykę rządu, która w jakiś sposób też jest świecka, która właśnie w tych kwestii, żeby nie było tego linku. To wydaje się takie trochę, no, można powiedzieć, no, trocące mocno hipokryzją, czy tego, no, jednak to jest też pewna odpowiedź na realia, w jakich polityczne i społeczne, w jakich ta społeczność się znajduje, zasady, które wyznaje. I wiadomo, że jakby utrzymanie pewnego też no, takiego wizerunku politycznego dla swoich wyborców jest bardzo ważne. Bardzo ciekawe jest to, co pan redaktor powiedział a propos właśnie przyjścia Mesjasza, ponieważ
No cóż, wiele było w historii ruchów religii, które to przyjście Mesjasza obiecywały, Mesjaszów po drodze się pojawiło, no ale ten właściwy jeszcze nie nadszedł. Tak? I to jest zawsze duży problem dla tych, którzy tymi kategoriami operują, tak, że i tu wrócimy do religijnego sionizmu, kiedy właśnie argumentem jest to, że osiedlenie się w Izraelu przybliży zbawienie, przybliży przyjście Mesjasza i to państwo powstaje i się obroniło i trwa i no jakby no, Mesjasza wciąż brakuje, to pojawia się pewne napięcie, tak, musi być jakaś odpowiedź, jakieś ukierunkowanie dla tych ludzi wyznających te zasady. I tu można wskazać na przykład to, co się wydarzyło ogólnie z ruchem religijnego sionizmu, czy właśnie segmentami religijnymi w Izraelu po wojnie sześciodniowej, kiedy Izrael zajął tereny zachodniego brzegu, kiedy zajął wzgórza Golan i strefę Gazy, kiedy zjednoczona została Jerozolima, kiedy doszło tak naprawdę potem wszystkim do potężnej euforii w całym państwie, która obudziła też no właśnie pewne idee religijne, pewne takie no, wizje tego, że tu teraz ziemia Izraela została zjednoczona, że pojawił się, krótko mówiąc, czynnik, który zaktywizował te środowiska religijno-sionistyczne, no, które wcześniej właśnie skupiały się na jakichś rzeczach takich no, bieżących, które też no, trochę już się zestablishmentowały, jeśli można użyć takiego określenia, a wśród których już rosło nowe pokolenie, które no, czuło coraz dobitniej tą dominację tego establishmentu ze strony Partii Pracy, ze strony swojego establishmentu, ze swojego obozu, które zazdrością patrzyło na to, że no, jakby może nie tyle przyszło na gotowe, co jakby nie dane im było bycie tymi pionierami, nie dany był im ten mit założycielski. I w tym momencie pojawia się możliwość czy szansa na zasiedlenie, na osadnictwo w no, kolebce, biblijnej kolebce dla Żydów. I to było dość naturalne, że ta grupa będzie tym głównym motorem osadnictwa żydowskiego na zachodnim brzegu. No i tu dochodzimy do tego elementu bardzo politycznego, bo rzeczywiście te grupy zaczęły zakładać osiedla, czasem bardzo nowoczesne, czasami wymuszając uznanie tych osiedli przez państwo żydowskie, przez państwo izraelskie, a czasami także posuwając się do gigantycznej przemocy wobec Palestyńczyków, w tym wyznawców islamu. I to też jest taki element, który no właśnie teraz wychodzi, bo niektórzy z tych nowych polityków, nie są nowi, ale z tej nowej, stworzonej w dużej mierze przez Netanyahu partii, to są ludzie, którzy popierali no, terrorystów po prostu, żydowskich terrorystów mordujących Palestyńczyków. Zdecydowanie. Po rozpoczęciu, znaczy tak jak pan redaktor wspomniał, ten rozwój osadnictwa wykorzystywał mocno no, bieżącą politykę na dobrą sprawę. Najpierw to osłabienie Partii Pracy, szczególnie po wojnie Jom Kippur, to był taki, myślę, nawet miejscami ważniejszy bodziec niż sam rok 67, brak pomysłu na to, co tak naprawdę zrobić z zachodnim brzegiem, co zrobić z Palestyńczykami, jak tą sytuację jakoś rozwiązać, a potem dojście do władzy Likudu, Menachema Begina, kiedy to osadnictwo dostało solidne, potężne wsparcie już finansowe od państwa, kiedy powstawały drogi, wsparcie na szczeblu politycznym, instytucjonalnym. I jeśli na to dołożymy jeszcze ten aspekt religijny, kiedy ziemia ma jakby charakter świętości i jakakolwiek porzucenie jej czy rezygnacja, no to jakby stawia, no jest no grzechem, jest wykroczeniem i nałożymy to na to, co działo się właśnie w kolejnych latach, w latach 90., kiedy kwestia ewakuacji zachodniego brzegu, kiedy właśnie proces pokojowy stał się tą głównym napędem dla znacznej części izraelskiej elity politycznej,
to mam przepis na potężny wewnętrzny konflikt. I pewien tego przedsmak mieliśmy, kiedy jeszcze w okresie 70. tak, ewakuowano osiedla z Synaju, ale to jeszcze można było, to nie było aż tak bolesne, bo ich tych osiedli było dosłownie kilka, też Synaj nie miał takiej wagi jak Judea i Samaria, jak to funkcjonuje wśród izraelskich reniksjonistów. I w latach 90. właśnie to byliśmy świadkami tych najpoważniejszych wystąpień, ataków, czy właśnie tych najbardziej negatywnych emocji, które mogły się zdarzać. No, mieliśmy masakrę w Hebronie ze strony Barucha Goldsteina, mieliśmy zamach na Itzhaka Rabina. To wszystko byli jak nie do końca tak stricte, znaczy wziąć z religijnizmu, szybko zostało stawiane oczywiście, skrytykowani, potępieni. Niemniej, szczególnie po zamachu na rabina, bardzo szybko się religijnistów włączył się syndrom oblężonej twierdzy, tak? I te ataki, jakim podlegali ze strony reszty społeczeństwa, mocno wpłynęły na radykalizację tego segmentu, który, tak jak powtórzę, i tak już był dość rozpięty, widoczny ten kryzys przywództwa, kryzys na poziomie też partyjnym. Liwy do ognia dodało wycofanie z Gazy, do którego doszło w 2005 roku, ewakuacja tamtejszych osiedli, też ewakuacja części osiedli z zachodniego brzegu. No i w tym momencie faktycznie doszło do, można powiedzieć, może nie trwałego podziału między zresztą społeczeństwa, ale jednak jest ze strony i łatka, której tej społeczności się przypisuje, jest dość trwała, z drugiej strony brak woli dialogu i tak okupanie tych swoich pozycjach jest bardzo, bardzo widoczne. No jeszcze na koniec, bo powoli będziemy kończyć, ja tylko się zadam takie pytanie, czy ten sukces obecny wyborczy, który niewątpliwie odniosły trzy partie sionistyczne, one się już zdążyły pokłócić zresztą, ale zjednoczyły się na czas wyborów, oznacza jakieś znaczące poszerzenie bazy wyborczej sionistów, czy tak naprawdę oznacza wyłącznie to, że w tym podzielonym, bardzo podzielonym strukturalnie Knesecie przez samo zjednoczenie po prostu udało się osiągnąć lepszy wynik, jeśli chodzi o liczbę polityków, ale wcale nie zwiększono specjalnie bazy społecznej. Wydaje się, że jeśli w jakimś kierunku ta baza społeczna została powiększona, to w przypadku tej konkretnej partii, tak, czyli religijnego sionizmu i będących jakby, to właśnie jest bardzo kłopotliwe, jeśli się prześledzi kolejne ścieżki tych partii, bo jest to naprawdę niezły miszmasz. Niemniej faktycznie sporo dodatkowych głosów dla religijnego sionizmu, dla siły żydowskiej, to głosy ludności ultraortodoksyjnej, czyli właśnie nie religijnych sionistów jako takich, ale ludności, która znajduje tę bardziej ortodoksyjną wersję, która do tej pory dość twardo wspierała jakby swoją reprezentację polityczną, ale i tutaj widać pęknięcie, tak szczególnie wśród młodzieży, która stanowi już niedługo większość w tym akurat segmencie populacji. I dla nich polityzacja Itamar Ben-Gwir czy Bezalel Smotrich w sposób bardzo atrakcyjny jako reprezentanci. Ich przekaz jest mocno chwyta, tak, w tym segmencie. I też nie ukrywajmy, też część wyborców tych partii stanowią jak najbardziej świeccy Izraelczycy, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo, którzy z niechęcią patrzą na podejrzliwością patrzą na swoich arabskich współobywateli, dla których jakiekolwiek ustępstwa dla strony palestyńskiej polityczne są nie do przyjęcia. Także łączą się tak naprawdę tutaj nie tyle te elementy religijne czy ideowe, co takie stricte nacjonalistyczne. Dodałbym do tego jeszcze szczyptę, może nie takiego przeszczepu, ale coraz widocznych podobieństw do takich wojen kulturowych, jakie znamy ze Stanów Zjednoczonych, w sensie ten sposób narracji prowadzony w polityce, ten sposób
nakręcania pewnych konfliktów, czy zwracania, czy antagonizowania się wokół niektórych kwestii. Dość powiedzieć, że no, na przykład kwestie praw mniejszości LGBT, czy praw kobiet, one nie były często platformą wyborczą taką antagonizującą, bardziej chodziło jakby o dodatkowe wsparcie, a tu nagle sam premier Netanyahu, jeden z najważniejszych polityk izraelskich, mocno zabiega o to, żeby partia, której wyróżnikiem jest tak naprawdę tylko i wyłącznie skrajny konserwatyzm i ataki na społeczność LGBT, była częścią większej koalicji partii prawicowych, która będzie następnie w koalicji z jego Likudem, tak? Żeby jednak... Likud jest, dodajmy, dość w tych sprawach umiarkowany, to nie jest... Dokładnie, partia. Dokładnie, ale chodzi o to, że doszło do takich, i to jest jakby już rozmowa na temat politycznych interesów Benjamina Netanyahu, że on się troszeczkę zapędził, jakby nie ma zbyt wielu sojuszników politycznych na izraelskiej scenie partyjnej, dlatego jego taktyką było wzmocnienie tej najbardziej skrajnej i udało mu się, możemy powiedzieć. I to mu się udało. To mu się udało, niestety. Będzie rozwijać, będziemy obserwować w następnych latach, i miesiącach. To będziemy na pewno obserwować. Przejdziemy także pewnie do rozmowy na temat Benjamina Netanyahu, ale na razie kończymy naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Od jakiegoś czasu po sieci krąży film Egzorcyzmy polskie. Wiele się już o nim mówi, wiele osób pytało się mnie, co o nim sądzę. Odpowiedź jest skomplikowana. Uczucia mam mieszane. Z jednej strony, co do tego nie mam wątpliwości, przynajmniej część zasad dziennikarskich zostały przy kręceniu tego filmu złamanych. I to na poziomie zupełnie podstawowym. Nagrywanie z ukrycia wizyty u psychologa i to w sytuacji, gdy nie ma wobec niego żadnych konkretnych zarzutów ani podejrzeń, czy nagrania modlitwy o uwolnienie bez zgody uczestniczących w nich osób, no to wszystko budzi poważne wątpliwości etyczne i jeśli chodzi o etykę mediów. I mówię to, choć nie mam także wątpliwości, że poważne zastrzeżenie etyczne budzi także pokazany na filmie kompletny brak kontroli nad pracą egzorcystów, nad pewną częścią ich metod działania, a także brak reakcji na kolejne doniesienia o dziwnych, zaskakujących czy budzących wątpliwości etyczne i prawne działaniach egzorcystów wobec Iwony. Odwołanie duchownego z funkcji egzorcysty to zupełnie podstawowy pierwszy krok. Ale teraz naprawdę trzeba szczegółowo zbadać także inne zarzuty wobec niego i wobec grupy innych egzorcystów. Jeśli choć część z zarzutów się potwierdzi, trzeba nie tylko pozbawić ich funkcji egzorcystów, ale także poważnie rozważyć to, czy nie należy wszcząć dochodzeń kanonicznych, a kto wie, czy także niekarnych, o nadużycia seksualne czy przemoc. Film stawia także niezmiernie istotne pytanie, które przede mną jeszcze kilka lat temu stojącego murem po stronie egzorcystów postawiła praca w Dominikańskiej Komisji do Spraw Pawła M. O to, czy rzeczywiście tak ogromna popularność egzorcyzmów i modlitw o uwolnienie nie jest wypaczeniem chrześcijaństwa, nie wynika z demonizacji rozmaitych psychopatologii czy problemów psychicznych i wreszcie, czy tak wielka popularność egzorcyzmów nie stanowi pola nadużyć dla niedojrzałych, nieodpowiedzialnych księży, z których część jest egzorcystami, a część nimi nie jest, ale twierdzi, że uprawia wyłącznie modlitwy o uwolnienie. Tym trzeba się zająć, zbadać ogromną i, co pokazuje film, przez nikogo niekontrolowaną sferę, wprowadzić jasne standardy postępowania, ale też kontroli i wreszcie podjąć głęboką formację i duchownych, i świeckich w tej sprawie. Demonizacja problemów psychicznych czy sakralizacja dziwnych, przemocowych zachowań duchownych musi zostać usunięta z kościoła. Czy oznacza to, że egzorcyzmów należy zakazać, albo że są one zawsze czymś jednoznacznie złym? Nie. Czasem egzorcyzmy powinny być przeprowadzone. Ale trzeba mieć świadomość, że w tradycji i życiu kościoła wcale nie są tego typu zachowania i działania przesadnie częste, że nacisk na nie nie powinien być przesadny, radykalny, że teraz o wiele więcej wiemy o psychice
i związanych z nią patologiach, i to także w odniesieniu do samych egzorcystów. Trzeba zatem wprowadzić kontrolę tego typu działań także po to, żeby była pewność, że gdy ktoś idzie do egzorcysty, to rzeczywiście potrzebuje takiej, a nie psychicznej pomocy, ale również po to, żeby był pewien, że otrzyma pomoc duchową, a nie natrafi na kogoś, kto być może sam jako egzorcysta zmaga się z własnymi poważnymi problemami psychicznymi. Egzorcyzm oczywiście jest sprawowany władzą Kościoła, ale niektóre z zachowań pokazanych na filmie zdecydowanie nie mieszczą się w tradycji ani Kościoła, ani chrześcijaństwa, ani w żadnym normalnym, zdrowym postępowaniu. I to by było na tyle. Czas się pożegnać, ale już za tydzień kolejny odcinek podcastu Tak Myślę. A teraz do usłyszenia mówi wam Tomasz Tardikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.